pewnie wiecie, a może nie wiecie, że w XIV-wiecznym Gorzowie, który kiedyś nazywał się Landsberg, na rynku, tuż przy katedrze, tam gdzie teraz stoi fontanna, mieścił się ratusz. Z tym miejscem wiąże się legenda o żelaznej rybie. W tamtych czasach rybacy łowili ryby w rzece Warcie. Sprzedawali je jednak poza miastem, gdyż w Landsbergu rajcy miejscy wyznaczyli za nie niską cenę. Pewnego dnia rybacy postanowili handlować rybami w Landsbergu. Na rynku, przy ulicy Łużyckiej, wystawili na straganach małe i nieświeże ryby. Nie spodobało się to mieszkańcom. Jakieś śmierdzące, po prostu czuję je tam pod katedrą. Normalnie jak tak można? Przecież nie będę tyle płaciła, to jest... Oburzyli się i przewrócili ich kadzie z rybami. Nieuczciwych rybaków zaprowadzono przed oblicze burmistrza. Najważniejszy z rybaków stwierdził, że nie będą sprzedawać ryby w mieście, ponieważ nie godzą się na tak niskie płace. Nie zrobią tego dopóki szczupak nie przypłynie na rynek. Niedługo po tej rozmowie rozpętała się straszna burza. Trwała 3 tygodnie, była tak potężna, że woda z Warty pokonała mury miejskie, zalała ulice, wdarła się nawet do ratusza. Wkrótce woda opadła. Jakieś zdziwienie było u burmistrza, który wszedł do ratusza i przy kominku znalazł żywego, ogromnego szczupaka. Na wzór szczupaka burmistrz kazał kowalowi wykuć żelazną rybę. Wkrótce bardzo uroczyście zawieszono ją na ścianie ratusza. Od tej pory przypominać miała wszystkim, a zwłaszcza rybakom miejskim, że wielki szczupak naprawdę przypłynął na rynek. A skoro tak się stało, to na rynku przy ulicy Łużyckiej sprzedawano mieszkańcom już tylko duże i dorodne ryby, takie jak ta na ścianie ratusza.